Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj postanowiłem, że zrobię mecz o trzecie miejsce w Euro 2024. Postanowiłem właśnie, że to zrobię, bo w sumie dalej jest dla mnie to troszeczkę dziwne, że to nie jest robione w ogóle mecze o trzecie miejsce w Euro. Kiedyś to było robione do 1980 roku właśnie i do tego momentu nie ma meczu o trzecie miejsce. To jest dla mnie właśnie dziwne. Na przykład Mistrzostwa Świata, wiem, że to jest oczywiście większe, aby może być większe rozgrywki, no ale tam jest mecz o trzecie miejsce i czemu tutaj nie ma, nie wiem. Dla mnie jest to troszeczkę dziwne. I według mnie mecz o trzecie miejsce powinien być na Euro, bo teraz naprawdę no brązowy medal mają no i Francja i Holandia jakby, no chyba tak to na Wikipedii przynajmniej jest pokazywane, że obie ekipy jakby mają niby brązowy medal, no ale jest to dla mnie troszkę dziwne, więc postanowiłem właśnie, że w rzeczywistości się nie wydarzy, więc ja przynajmniej zrobię i zobaczę, jak według symulacji tutaj by to wyglądało, czyli Francja i Holandia, oczywiście obie ekipy, które co ciekawe prowizorycznie przez chwilkę były w finale, bo Francja i Holandia to obie ekipy, które w swoich meczach prowadziły na początku, bo Francja strzeliła jako pierwsza, Kolumani strzelił w meczu z Hiszpanią, a Simons strzelił jako pierwszy w meczu z Anglią, więc obie ekipy prowadziły jako pierwsze, ale obie ekipy przegrały 2-1, więc bardzo ciekawe jak się to dla nich potoczyło. Zobaczymy jak się potoczy dla nich ten mecz o trzecie miejsce, do którego możemy w tym momencie już przechodzić. I możemy zaczynać mecz o trzecie miejsce. Francja kontra Holandia. Mój typ to jest Francja. Mi wydaje się, że Francja wygra to spotkanie. W rzeczywistości chyba też bym, jakby miały te obie ekipy się zmierzyć, to wydaje mi się, że jednak bym typował Francję. Tak mi się wydaje. Żebym tak przynajmniej bym typował, jakby się te ekipy właśnie spotkały. Francja pewno to była drużyna, która zawiedła, a Holandia nie wiem, jakby myślę, że nie zawiedła ta reprezentacja, nie zawiodła, bo aż tutaj prawie Mbappe strzelił bramki z główki, bo wydaje mi się, że Holandia nie wiem, jakby, czy dużo osób typowało, że będzie w półfinale, myślę, że nie, myślę, że nie. Ja ich nie miałem w półfinale, ja ich na pewno miałem, że awansują do fazy pucharowej, bo dawałem właśnie, że Francja pierwsza, druga Holandia, ale nie typowałem ich, że będą aż tak daleko, więc i tak po części jakby nie było to złe euro dla nich, ale na pewno liczyli i wierzyli, że są w stanie dojść do finału i nawet wygrać całe euro. Dembele aż tak łatwo sobie poradził, teraz jeszcze Kylian Mbappe jednak nie będzie strzelał. No i kontra Holandii, Memphis Depay, który musiał niestety przedwcześnie opuścić mecz z Anglią, gdzie to gdzieś około 30 minuty z powodu kontuzji musiał zejść na ławkę, tam Barcola by faulował, nie wiem. Frimpong przy piłce, Dumfries teraz. Dumfries odda do Frimponga. Pierwsza akcja tutaj, pierwszy atak Holandii. Tam nie było faulu? Nie było. Widocznie według sędziego nie było faulu. Saliba z dobrą piłką do Barcoli. Saliba był, pomimo że ten mecz z Hiszpanią nie był najlepszy w jego wykonaniu, to ogólnie był bardzo dobry tym euro, bym powiedział. To Hernandez. Znajduje Barcola. Barcola ta na skrzydle. Czy będzie wrzucał piłkę? Jednak nie. Wycofa do tyłu. To Hernandez. Podaje do Saliby. To Hernandez kontra Dumfries. Dwóch zawodników, których w rzeczywistości, no myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że niezbyt siebie lubią. A to jest strzał i prawie bramka tutaj. To był Kante. Tak, to był Kante. Kolejny zawodnik, który naprawdę rozegrał bardzo dobre euro. Jak na razie pierwszy kwadrans. Wygląda, pojeszczy ponad kwadrans, wygląda tutaj lepiej reprezentacja Francji. Kante, tym razem nie będzie strzał, podaję do Dembele. Upamecano, środkowy obrońca w takiej pozycji, jeszcze Tchouameni przyblokowany. I teraz Frimpong, szybki gracz, może to wykorzystać w tej kontrze. Frimpong nie znajduje Depaya, podaje do Shoutena do tyłu, ale teraz znowu Frimpong. Memphis Depay, spalonego nie było. Memphis Depay do Shoutena. Frimpong wycofa do Dumfriesa. Ciekawe, że oni właśnie w ogóle we dwójkę grają tutaj. Tak gra ma ustawiony tutaj skład reprezentacji Holandii. Będzie out dla Holendrów.
spalony, ale bardzo łatwy błąd w jej wykonaniu, że tak łatwo tutaj pomylili się i dałem piłkę, oddałem tę piłkę za darmo. Czy to jest oddanie piłki jakby specjalne za tamten błąd, bo nie wiem co w tym momencie ja właśnie widziałem, to było coś niebywałego absolutnie. No ale Holandia odzyskuje posiadanie, nie wiem, myślę, że to był jakiś gest chyba od Francji, nie wiem, jakoś, nie wiem czemu naprawdę, ale nie wiem jakim sensem to się wydarzyło, ale się wydarzyło. Van Dijk przy piłce. Simons, strzelec właśnie bramki w meczu z Anglią. Myślę, że jedyny zawodnik, którego można pochwalić, jeśli chodzi o Holendrów w tamtym spotkaniu. Dumfries, myślałem, że odda piłkę. Memphis Depay, Gakpo. Gakpo próbował znaleźć Reindersa, ale mu się nie udało. Ousmane Dembele. Dembele dobrze atakuje. Dembele cały czas przy piłce. Nie wiem do kogo. Dobrze atakował, dobrze dryblował to, ale to podanie było niezrozumiałe naprawdę. Nie wiem do kogo on podawał. Dumfries. Schouten. Dobre podanie Van Dijk'a. Tutaj Schouten ma dość dużo miejsca na podanie. Memphis Depay. Memphis Depay wycofuje jednak do tyłu. I strata. Wydawało się, że Holandia może więcej wyciągnąć z tego ataku. Wydawało się, że może nawet... Zobaczymy jakiś strzał. Teraz Griezmann znajduje Mbappé. Kylian Mbappé. To jest ta szansa na bramkę. Kylian Mbappé strzela bramkę, bo to jest potężny strzał na bliższy słupek. A więc Kylian, który w rzeczywistości nie rozegrał dobrego euro, tutaj trafia bramkę na 1-0 w meczu o trzecie miejsce. Sam Kylian mówił właśnie, że rozegrał słabe euro. Zdarza się, nawet najlepszym się oczywiście zdarza, ale tutaj za to w meczu o trzecie miejsce, prowizorycznym, może powiedzieć tutaj takim, strzela bramkę i świetne wykończenie. Verbruggen myślę, że najlepiej się zachował, wydaje się, że powinien na bliższy słupek, jakby no nie wiem, nie powinien, nie wiem, moc była dobra, moc była bardzo dobra, ale czy powinien się, no wydaje mi się, że powinien się lepiej troszkę ustawić goalkeeper Holandii. Ale mamy 1-0, mamy 1-0, pierwsza bramka tutaj już w tym momencie padła w tym spotkaniu. 5 minut do końca pierwszej połowy. Czy jeszcze Holandia zdoła wyrównać w tej pierwszej połowie? Czy jednak tego remisu będą potencjalnie szukali w drugiej połowie? Frimpong jest dobrze, znajduje Dumfriesa. Dumfries ma miejsce. Denzel Dumfries. Teraz wycofuje do tyłu Frimpong. Frimpong do Dumfriesa. Dumfries. No i Teo mu zabiera bez problemu piłkę. I będzie out dla Francuzów. Ostatnia akcja tego meczu, pierwszej z połowy jeszcze tego meczu oczywiście. Ale nie będzie jednak to akcja Francji, czyli jednak teraz mam ostatnią akcję. Jest to akcja Holendrów, tylko nie mogą pójść do tyłu zbytnio. Oddałem piłkę za darmo, więc ta końcówka pierwszej połowy nie najlepsza. Ale po pierwszej połowie Francja prowadzi 1-0 po bramce Kyliana Mbappé. Czy Francja zdoła zgarnąć brązowy medal? Dowiemy się za chwilę, bo możemy zaczynać drugą połowę. Frimpong. No tutaj widzieliśmy go dużo przy piłce w pierwszej połowie. Schouten. Reinders. No, próbował. Dobre miał intencje z podaniem do jego Gakpo, ale Koundé widział co się dzieje. Koundé i czy poda do swojego byłego kolegi z zespołu? No wydaje się, że jednak nie. Czy poda, czy nie poda? Nie wiem, stracił dużo czasu, ale przynajmniej mogą tracić czas, bo oni, to oni prowadzą, oni mogą sobie ile chcą czasu tracić, ale nie wiem co ta obrona ich robi, jakby nie potrafili wyjść naprzód troszeczkę. Griezmann tutaj podszedł i zabrał jej piłkę w końcu. Tchouameni podaje do Theo Hernandeza, Barcola, Kylian Mbappé, czy znajdzie Barcole, czy znajdzie cokolwiek, na razie znajduje dribbling. Mbappé kontra Frimpong. Mbappé, ale tutaj uciekł. Jeszcze Barcola, jeszcze Mbappé ponownie, Kylian Mbappé, kapitan Francji cały czas przy piłce, podaje do Theo Hernandeza. Theo Hernandez strzał, sobie szuka miejsca na strzał, tak jest, ale ten strzał jest zablokowany. I teraz Cody Gakpo, najlepszy gracz Holandii na tym Euro,
w rzeczywistości oczywiście teraz atakuje. Dumfries. Gracz Interu teraz atakuje. Cody Gakpo. Gakpo, Depay, może być groźny. Depay strzela piłkę, jednak odbita. I Mike Mignon. To jest chyba jego pierwsza interwencja, mam wrażenie, w ogóle. Chyba. Tak czy tak łapie piłkę bez żadnego problemu, oczywiście. Za chwilę pewnie zobaczymy zmiany. Może nawet z obu stron. Na pewno Holandia powinna zmieniać. Łatwa strata piłki teraz Reindersa. No i ponownie Francja przy piłce. Kante, no to jest bardzo łatwa strata tak doświadczonego gracza. Memphis Depay ponownie podaje do tyłu. Dużo miejsca było do Gakpo. Wydaje się, że troszeczkę za późno ta piłka jest podana tam. Dumfries będzie wrzucał. Jednak nie podaje do Gakpo. Cody. Gakpo, to jest szansa. Simons miał pewnie najlepszą sytuację Holandii jak na razie w tym meczu, ale nie wykorzystał, tylko strzelił w jednego z francuskich graczy. Dembele. Łatwo przechodzi. Zbyt łatwo wręcz. Idzie dalej. Dembele cały czas przy piłce. Czy Dembele znajdzie tutaj swojego kolegę przez chwilę w zespołu, przez jeden sezon Mbappé. Mamy zmianę. Barcola schodzi, Coman wchodzi i Show ten za Wijnalduma też. Takie mamy dwie pojedyncze zmiany dla obu ekip. Wrzutka. Francja to jest Kylian Mbappé. Co za gol. Ależ bramka. Nie wiem, czy to mogę nazwać strzał nożycami, czy przewrotka. Nieważne, co to było. Ważne, że jest to 2-0. I Kylian Mbappé, także mówiłem, Euro za nim słabe, ale przynajmniej w tym meczu trzecim miejscu tutaj prezentuje się, jak na Mbappé przystało. To Ousmane Dembélé znalazł go tutaj w piękny, ależ strzał, to są bardziej nożyce, ale przepiękny gol Mbappé. No byłby to jeden z lepszych goli w rzeczywistości na Euro, jakby padł. Nie wiem, kto ma na obecną chwilę najlepszą bramkę, możliwe, że Lamine Yamal, ale to było piękne. I ta cieszynka, którą pamiętam z meczu z Polską, tak? Tak, z Polską zrobił ten mecz, zrobił tą cieszynkę na mundialu. A więc nieco ponad kwadrans do końca. Wydaje się, że wiemy, kto ten brązowy medal odbierze. I będzie to reprezentacja Francji. Oczywiście trójkolorowi to na pewno zrobią. Nie mogę powiedzieć, że na pewno, no ale jednak. Po tym, co widziałem z obu stron, to nie tylko tak, że Holandia przegrywa. Holandia też po prostu jest gorsza. Oni praktycznie mieli jedną sytuację dobrą, tak naprawdę dobrą, gdzie to Simons trafił w obrońcę Francji. Cody Gakpo do Dumfriesa. Jeszcze Dumfries ponownie. No może jednak, ale to podanie jest okropne. Prosto pod nogi Teo. Jeśli właśnie tutaj strzelili teraz jeszcze, no to jeszcze byłaby nadzieja. Byłaby na pewno nadzieja, a no wydaje się, że nadziei nie ma. Zmiany mamy kolejne. I to Rabiot wchodzi za Kantę. Minut do końca. I to Francja przy piłce. Teo Hernandez. Czy będzie gwóźdź do trumny? Na razie nie, bo Coman traci piłkę. Van Dijk. Podaję do Verbruggena. Verbruggen do Ake. Van Dijk podaje do De Vrija. Ginny Wijnaldum znajduje Simonsa, ale Simons podaje do tyłu. Nie ma zbytnio jakichś innych opcji. Van Dijk. No przydałaby się na pewno piłka jakoś naprzód. Dumfries. No na razie to nie wygląda w ogóle dobrze. Jakby Holandia musi puścić jakąś piłkę naprzód, a tego nie robią. Van Dijk. Ake przy piłce. No Holandia wygląda... Nie wygląda na reprezentację, która walczy o to, żeby jeszcze... Jakby oni wyglądają jakby tak jak Francja, jak powinna grać. Czyli po prostu no nie śpieszą się w ogóle. Jakby to oni prowadzili. Nawet nie dadzą rady zrobić jednej sytuacji. No jeszcze Simons, ale to byłoby na tyle. I to jest koniec. To jest koniec meczu, trzecie miejsce. Francja wygrywa 2-0 z reprezentacją Holandii. W pełni na to zasłużyli. Jakby było w rzeczywistości, nie wiem, ja też typowałbym właśnie, że Francja wygra, jakby taki mecz odbył się naprawdę. Możemy sobie tylko gdybać, możemy się zastanawiać, co by się wydarzyło, gdyby ten mecz się odbył, ale za to tutaj w symulacji WAFC24 dowiedzieliśmy się, że jakby ten mecz się wydarzył, to Francja by wygrała 2-0.
No i to tyle. To tyle na dziś. Tego samego dnia pewnie też pojawi się film, jeśli chodzi o symulację meczu trzecie miejsce w Copa America. Tylko, że tam w rzeczywistości akurat będzie mecz, więc tam można powiedzieć, zobaczymy, jaka będzie symulacja, a dzień później zobaczymy, jak naprawdę będzie. No a to tyle na dziś. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!